Otwieram 32. Zanim przyjdziemy do przyjęcia porządku obrad, chciałbym dwa słowa. Szanowni Państwo, w związku ze śmiercią naszego honorowego obywatela, pana profesora Pisarka, proponuję, żebyśmy to uczcili chwilą ciszy. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do przyjęcia porządku obrad dzisiejszego. Czy są jakieś wnioski dotyczące porządku obrad dzisiejszej sesji? Proszę bardzo, pani radna. O punkt J, aktualności zagospodarowania kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Milejów, o wykreślenie tego punktu z porządku obrad, a przeniesienie na następną sesję. Chyba bardziej, że mam informację, że sesja będzie w listopadzie dodatkowa, to myślę, że się nic nie stanie. Ten dokument po prostu liczy 82 strony. I w ciągu tygodnia, gdzie jeszcze wypadał pierwszy i drugi, ciężko było się z tym dokumentem zapoznać i proponowałabym, żeby przenieść po prostu ten punkt na następną sesję. Bo tutaj pani Ania również chciałaby, żeby mieszkańcy się zapoznali, chociaż tutaj bezpośredniego wpływu to jakoś nie ma, ale no, po prostu chcemy troszeczkę dłuższego do czasu na zapoznanie. Oczywiście, nic się nie stanie. Czy jeszcze są jakieś wnioski? Proszę bardzo. Nie widzę. Szanowni Państwo, głosujemy wniosek pani radnej Gajowiec, a żeby dzisiejszego porządku przyjąć na następną sesję. Kto z Państwa radnych jest za zdjęcie tego punktu z porządku obrad, proszę podnieść rękę do góry. Liczymy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13. Dziękuję bardzo. Mamy dwie osoby z obecnością. Mamy praktycznie wszystkich za zdjęciem. Przystępujemy do punktu trzeciego. Przyjęcie punktu 20. A teraz cały porządek po zdjęciu tego punktu. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku ze zdjęciem punktu J? Proszę podniesienia ręki do góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13. Dziękuję bardzo. I punkt trzeci, przyjęcie protokołu z 31 sesji Rady Gminy. Proszę bardzo, jeżeli są uwagi, co to mamy. Nie ma uwag. Protokół z 31 sesji. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego protokołu? Proszę o podniesienie ręki do góry. Liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę, kto się wstrzymał. Przy dwóch wstrzymujących się zgadzamy się. Proszę teraz proszę zająć. Wnioski z prac stałych komisji Rady Gminy. Proszę bardzo. Kolejność dowolna, proszę przewodniczących o przedstawienie wniosków. Wnioski już nie z posiedzenia Komisji Gminy Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Rządu Rzeczywistka, a Komisji Rozwoju do pierwszego budżetu handlu z dnia 26.10.2017 roku. I to była pierwsza komisja, bo to komisje wspólne połączone budżetowo i punkt pierwszy. Komisje niezależne rolnictwa nie złożyły wniosku w sprawie rozdysponowania środków na budowę dróg gminnych w 2017 roku. To było na tej pierwszej komisji, tutaj zrobiłem. Komisje wnioskują o ponowne zebranie posiedzenia komisji w dniu 3 listopada
w sprawie rozwysłania środków na budowę dróg gminnych 2017 roku. To było w tej pierwszej komisji, ale druga komisja odbyła się 3-11. I na tej komisji byśmy raz, też wspólnie to było razem, budowy były. I punkt pierwszy. Komisje wnioskują o położenie nawierzchni asfaltu na drodze gminy w Białce Kolumni na wykonanej wcześniej podbudowie. 4 członki komisji głosowało za. Teraz punkt drugi. Komisje wnioskują o wykonanie podbudowy na drodze gminnej 1053-55L w Białce. 2 członków komisji głosowało za, 3 przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. To było na tej komisji. Punkt trzeci. Komisje wnioskują o przygotowanie 2 kosztorysów robót, jeden dotyczący podłożenia nawierzchni asfaltu na drogę gminną w Białce Kolonia, a drugą na podbudowę gminne w Białce. To było pierwsze Kolonia, to jest Białce. Komisji wnioskuje zakup i rozwiezienie 3 wrzątek szyba drogowego na ulicę Kalinową. To znaczy, ja bym proponował tak jako, to była taka jeszcze sugestia, żeby jeżeli w miarę środków budżetowych, żeby zakupić większą ilość tego kruszywa i gdzie jest taka możliwość, całą te 24 miejscowości przecież są. I żeby zakupić i rozwoić, na robić remonty takie po prostu. A tutaj, co chodzi o Kalinową, to jak najbardziej chodzi o Kalinową. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Komisja Oświatowa miała posiedzenie? Nie miała posiedzenia. Komisja Rewizyjna? Nie miała. Nie miała posiedzenia. Budżetowa, proszę bardzo. A to są wspólne wnioski z dwóch komisji. Tak. Dobrze, dziękuję bardzo. Momencik jeszcze. Ja udzielę głosu, szanowni państwo, panu dyrektorowi, prosił króciutko. Proszę, szanowni, dziękuję bardzo. Wysoka Rado, punkt, który dotyczy kopca. Pamiętacie państwo, rozmawialiśmy, ja uzasadniałem. W każdym bądź razie nie ma potrzeby już uzasadniać, po prostu zdecydujecie w późniejszym, tak jak porządek przewiduje. Natomiast z uwagi na to, że pewne sytuacje się takie troszeczkę zrobiły, że trzeba tego czasu mniej więcej i nie mam tego czasu, a więc chciałbym jeszcze raz serdecznie poprosić o to, żebyście państwo rozważyli jeszcze w swoich sumieniach. Zresztą prowadziliśmy już rozmowę z panem wójtem. Pan wójt, jak chce coś tam jeszcze dopowiedzieć do tego, to pewnie dopowie, ale już pewne rzeczy zostały jakoś tak, praktycznie coś tam uzgodnione. I dlatego chciałbym prosić. Chciałbym też podziękować jako prezes Towarzystwa Przyjaciół Milejona o tą minutę ciszy naszego bardzo wybitnego przedstawiciela naszej gminy, profesora Walerego Pisarka. Więc chciałbym za to podziękować i jednocześnie w dwóch zdaniach powiedzieć, szanowni państwo, bo został przyjęty jako honorowy obywatel naszej gminy, a więc na pewno wszyscy są zgodni co do tego. Ja akurat w tym roku mijam, bo to sesja była 22 czerwca 2004 roku, mija 13 lat. I z pewnością zdajemy sobie wszyscy sprawę, że to rzeczywiście wybitny człowiek. Pozwolimy sobie dzisiaj media poinformować o tym lokalne. Także na pewno ten odcinek będzie. I nawet wczoraj przybyłem na 3-dniowej sejmiku Towarzystw Regionalnych Stoczniówkowskim, gdzie mówiliśmy o sprawach niepodległościowych, dlatego mówię przy tej okazji o tym kopcu, ponieważ zdobyłem dość dużo materiałów, które być może w przyszłym roku tu nam wszystkim razem wspólnie się przydadzą. Na pewno będę się dzielić tymi informacjami. I także mówiłem jeszcze wczoraj, po raz ostatni, dużo dobrego w takim wystąpieniu na tym sejmiku właśnie o profesorze, jeszcze nie wiedziałem, że zmarł, ale mówiłem właśnie o panu profesorze, dużo dobrych zdań i w związku z tym chciałbym przybliżyć. Interesował się gminą i tym, co się dzieje na co dzień. Nie podejmował jakichś decyzji, nie doradzał, po prostu chciał wiedzieć, co tu jest, jak to się dzieje. Jeżeli chodzi o nasz ten periodyk, kwartalnik społeczno-kulturalny, także i pisał, tworzył teksty, także
No chciałbym jeszcze tych ważnych słów, a w sprawie tego pomnika niepodległościowego Wysoka Rada zdecyduje, a ja chciałbym właśnie na to się podziękować. Tutaj są koncepcje takie wstępne. Jak to może będziemy się spotkali, żeby się zapoznało, zresztą to będzie szersza dyskusja na temat tej koncepcji. Ale jakieś tam już mamy wizje, jak to mamy robić. Jeżeli można jeszcze, to jest naprawdę luźna propozycja moja do rozważenia. Nie zastanawiałem się nawet nad tym, czy pasowałoby, czy można, żeby na budynku gminy może taką plagę przewieźć z kilem. Przynajmniej w dniu kadrzewu. Tak jest. Rozważmy. Przynajmniej mamy swoją plagę, która też jest zasługą świetnej pamięci profesora Pisera Katerheim. Jeszcze raz przepraszam. Na pewno będziemy pamiętać. Może mało tego, panie Krzysztofie, powiem jedną rzecz. Zwrócę się tutaj do pana wójta. Byłoby wskazania, żeby delegacja z naszej gminy na uroczystości podróżowe, gdzie by nie było, czy w Krakowie, pojechała. I właśnie jestem w trakcie tych różnych zgodnie, jeżeli coś będzie trzeba, tak, to przepraszam. Dziękuję. Dziękuję. Przystępujemy do punktu 5. Sprawozdanie wójta z realizacji wniosków komisji i podejmowanych decyzji od ostatniej sesji Rady Gminy. Proszę bardzo. Państwo, w ostatniej sesji Rady Gminy stały wydarzenie zdjęcie zarządzania. Numer 114 w sprawie wniesienia na udziału składu pieniężnego do składu do spółki zawierającej żywności Trona Kwiaty z siedzibą w Jarosinie. Kolejne sprawy zainteresowania troszkę wykładu w prawie digitalnym z Polski nr 1 w Dojowie. Numer 116 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz tymi zewnętrznymi ustawami. Kolejne sprawy zmian w budżecie gminy na 2017 rok, zmniejszenie wydatków kolejnych w poszczególnych paragrafach. Numer 118 z 14 września w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań związanych ustawami na rok bieżący. Następne w sprawie sprzedaży nieruchomości znajdujących pasem gminnej opinii przetargu pustego nieodniesionego. Numer 120 w sprawie ustalenia procedury udzielania zamówień publicznych na wydatki w ramach programu operacyjnego inwestycji na wszystko 14-2020 wartości w tym formie nie przekraczających wartości 30 tysięcy euro. Numer 121 w sprawie zmieniającym wyrażenie w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy przez przetargu pustego nieodniesionego. Kolejna wypłata na gminie Uszowie w Gminnej Szkole Pustowej w Białce. Numer 123 zarządzenie kolejne zmieniające zarządzenia w sprawie zatwierdzeń arkuszów organizacyjnych w Zespole Szkół w Minejowie. Następne w Jaszczowie. Numer 124a w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017. 125 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w blokowaniach na sprzedaż nieruchomości znajdujących gminy i gminne. Numer 126 w sprawie sprzedaży nieruchomości znajdujących pasów gminnej w sprawie blokowań. 27 w sprawie zmian w budżecie gminy m.in. na podręczniki szkolne do szkół. Numer 128 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej z innymi ustawami na rok 2017. Numer 129 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej. 130 w sprawie powołania gminnego zespołu odpowiednio interdyscyplinarnego. Następny z powołania gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej. Numer 132 w sprawie przyznania nagród wójta gminy Gminnego Specjalnego Funduszu Nagród. Numer 133 zmieniające zarządzenia, tutaj mamy kilka dotyczących, dwa właściwie dotyczących potwierdzenia arkusza organizacyjnego głosowania w Białce. 135 tutaj zwiększenie zmiany w budżecie powodowane dotacją celową na tak zwaną m.in. kartę, przyznanie karty dużej rodziny, wydatki energetyczne. Numer 136 w sprawie zmian w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej. Numer 131 w sprawie ustalenia dnia 2 listopada za dzień wolny od pracy. Numer 138 w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej znajdującej w Kancelarii Tajnej Urzędu Gminy Wilejów. Numer 139 dotacja na program Aktywna Tablica, program utrzymania ośrodka pomocy społecznej w rozniesieniu do Stoczego Domu Samopomocy Gminy Jowy, czyli można w Domowie, oraz zwrot części podatku akcyzowego.
i ostatni w tym okresie w sprawie planu finansowego zadań dekonstrukcji żywnorowskimi z danymi wyznanymi ustawami na rok bieżący. Jednocześnie podpisano między innymi umowy z firmą usługowo-handlowo-remontową Cisłowa na zakup i dostawę materiałów na utwardzenie dróg gminnych, umowę z firmą Studia Elektroniczne Cebry i Krzysztof na sprzedaż drukarek sieciowych, umowę z panią Sieciora Kowalska, Wieszczowa na dzierżawę części działu utworzonej bilejowej, umowę z panią Król na wykonanie roboty protezyjnej dotyczącej podziału nieruchomości zrobienia Gdańska i nieruchomości, umowę z firmą Mebius Majdanu Wysickiego na zakup czterech podobnych siłowni wraz z montażem Gdańska w podstawie Wrocławia, umowę z firmą Edukacja Pomocy Dydaktycznej w postaci szkół na zakup stołów i krzesła do świetlicy w Królanii Wysławia, Fundusz Sołecki, umowę z firmą Impuls, znacznie na wykonanie prac remontowych w Gminie w Kajdanowce, Fundusz Sołecki i umowy z firmą Subsydium w ilości 4 na studium wykonalności, przygotowanie wniosku do finansowania termomodernizacji OSP w Białce, termomodernizacji zespołu szkodowego 2 w Jaszczowie, termomodernizacji szkoły sobie w Białce i termomodernizacji remizy OSP w Ostrychu Polonii. Umowę z firmą Unii Białos, który wojny wykonanie mapy serii projektowych na wizy OSP w Białce i Ostrychu Polonii. Umowę z firmą Drogowiec na aktualizację dokumentacji projektowej dotyczącej miejsc emisji palinowej. Umowę z firmą Kamilona zmieniona na cenę kosztów remontu do nakładki drogi gminnej w miejscowości Górne. Umowę z firmą Kamilona zmieniona na dokumentację projektową oświetlenia licznego miejscowości Milejów. Umowę z panem Fijokowskim za mieszkanką Płowem Popławę do finansowania budowy przyrodniczej oczyszczalni ścieków. Umowę z panem Mirosławem Słuszkiem z Białki, firma Elomont na remont dwóch kominów w budynku byłej szkoły w Marieniowie. Umowę z zakładem usług hydraulicznych budowanych z Biszczy na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Łęców w Marieniu. Ostrówek Kolonia, Wólka Wienecka z Nima, Spółka Jasi, Prawy, Wysołaje, Wólka Łęcowska. Macie państwo pytania? Tak jest, proszę bardzo, jeżeli są pytania. Nie widzę. Przystępujemy do punktu 6. Interpelacje rady. Proszę bardzo. Panie Wójcie, ja chciałam się zapytać o tą komisję urbanistyczną architektoniczną, kto wchodzi w skład i jakie są jej cele i zadania? W skład z przepisów pewnie ustawy o zamówieniach publicznych wchodzą głównie urbaniści, muszą stanowić większość, dwie osoby, z którymi kiedyś gmina współpracowała z uprawnieniami urbanistycznymi, zostały przez mnie powołane do tej komisji. I pracownik dla gminy Grzegorz Kacz. Trzyosobowa. Czy te dwie osoby Tak. Czy jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Interpelacje radnych, proszę bardzo. Przepraszam, panie, co do zasady, powiem tak, duża gmina, miejskich gminach zwłaszcza, są tak zwane stałe komisje urbanistyczne, które proponują jakby takiego, można powiedzieć, przesiewu, czy wstępnej segregacji, czy oceny wniosków, które wpływają na bieżąco do gminy, czy do urzędów gmin, dotyczące zmian. My sobie na taką stałą komisję, oczywiście płatną, te pracy w komisji urbanistycznej są płatne, że jest to za kwota, ale za posiedzenie 400 zł prosimy. W tym przypadku nie jesteśmy sobie w stanie postawić tak jak i większość gmin wiejskich, czyli stałych składów komisji nie ma, tylko po prostu no, wykonują takie prace składy komisji ad hoc, czyli jest to taki niemalże obowiązek wynikający z ustawy, albo na pewno obowiązek z ustawy, aby komisja urbanistyczna oceniła no, pewne działania dotyczące no, zmian w tym przypadku w planie gospodarowania przestrzennego. Także takie są wymogi wynikające z ustawy o planach zadania przestrzennego. Może powiem skąd moje pytanie. Ja przyglądałam po studium aktualności i ja rozumiem, że ono nie jest wiążące dla gminy i że nie jest to zmiana planu zagospodarowania przestrzennego. Natomiast są tam rzeczy, które mnie jako rolnikowi i mieszkańcowi wsi się nie podobają. Wszelkie działki, które mają dojazd do drogi gminnej co najmniej, od mojej
jednej strony, że tak powiem, czyli od strony gwiazd, zostały odrzucone jako dowód przekształcenia na działki budowlane. Ja przypominam, że jest przepis o zabudowie siedliskowej, gdzie w momencie, kiedy jest zabudowa zakrojona na działkę siedliskowej, jeśli ta działka ma więcej niż hektar przeliczeniowy, to my jako rolnicy mamy prawo postawić tam siedlisko. I chciałabym, żeby to było uwzględnione. Istnieje taka możliwość, bo ja rozmawiałam z urbanistami, dlatego że jest to, należy po prostu przeanalizować i uznać, że jest to gmina podmiejska, jeśli chodzi o Lublin. I nie można odbierać ludziom prawa mieszkania tam, gdzie mają grunty orne i kazać im mieszkać w Milejowie. Bo to jest co najmniej no, nierozsądne, tak bym to przynajmniej powiedziała. I chciałabym, żeby to było wzięte pod uwagę, bo widziałam, że po prostu mamy się budować w Milejowie, natomiast na działkach wiejskich nie mamy takiego prawa. Więc ja mówię, że to jest w sprzeczności z prawem, które daje nam możliwość zabudowy zagrożonej. Tak, ale chciałbym zwrócić uwagę, że w sposób rażący naruszyliśmy porządek obrad. W wolnych wioskach trudno to. Ale proszę bardzo, panie mówicie, że pojedziemy. Proszę Państwa, ja się z Panią zgadzam z tym, że no w tej chwili jesteśmy oceniani tą sytuację. Dobrze się stało przede wszystkim, że to z porządku sesji zostało zdjęte. Ja oczekiwałem tej obecności osoby, która na ocenę aktualności statystycznej gminy Milej już wychowywała. Jakbyśmy może bardziej językiem, że tak powiem, fachowym się porozumiewali. Co do mojej oceny tej sytuacji, no ona jest taka, że po prostu to, co zostało, że tak powiem, za nasze pieniądze zrealizowane w formie tego opracowania, jest to ocena tego, jak korespondują ze sobą dzisiejsze dokumenty planistyczne i przepisy prawa. Nie ma nic niczego zgodnego, niezgodnego z prawem. Ale ma Pani słuszność, że jeżeli są wskazania dotyczące bądź kierunków przyjętych w studium, które uważamy za, że tak powiem, błędne, zresztą tutaj są chyba w trzech kategoriach posegregowane te wnioski, czy ułożone te wnioski, zgodne z planem, niezgodne, zgodne ze studium, niezgodne i tak dalej, no to jest pole do pracy, abyśmy te rzeczy, które się uda, że tak powiem, zmienić w studium, no w jakiś sposób po prostu. Ten, kto czytał to opracowanie, widzi też, że są pewne wskazania wynikające z tego, w jakim kierunku rolnika, że tak powiem, zmierza. Ja się obawiam czegoś innego w tym momencie. Obawiam się, że nawet jeżeli będziemy mieli ten dokument, albo inaczej będzie wyglądał, zmienimy, inaczej ten dokument wygląda, zmienimy studium, zmienimy, czy będziemy starali się zmienić plany, no to położą nas na łopatki kodeksem urbanistycznym i innymi uwarunkowaniami, nad którymi teraz rząd pracuje, dotyczącymi tak zwanej inwentaryzacji terenu. Jeżeli okaże się, że w gminie w ocenie myśl nowej ustawy, która jest w tej chwili procedowana, że mamy za dużo terenu pod inwestycji, to na to nie mamy wpływu zupełnie. To jest dla nas najgorsze i to jest pewna obawa. Zgodzę się, że być może wskazania w studium, że nie wiem, kierunek Milejów, Ustawnicy, okolica Milejowa jest najlepsze, nad tym czy to trzeba przedyskutować, ale to będzie pewna ocena tej sytuacji wynikająca z tej jakby ocena, nasza ocena, a najgorszym dokumentem dla nas, którego jeszcze nie mamy, będą tak zwana inwentaryzacja tych zasobów urbanistycznych. I tu są pełne obawy, co się z gminami, nie tylko z naszą gminą będzie działo w zakresie, no powiedzmy, takim rozwojowym, bo ten dokument z tych przesłuchów, które my mamy, powoduje, że tak powiem, no trochę dużego, że tak powiem, zamieszania w kwestiach tutaj planistycznych, ale my tego dokumentu jeszcze nie mamy, będziemy zlecali tak zwaną inwentaryzację. Ten dokument jest potrzebny na dzisiaj. Nie mówię, że dzisiaj dobrze na tej sesji tego nie przyjmujemy, ok, ale na okoliczność w ogóle procedowania jakichkolwiek zmian, dzisiaj nie mając oceny aktualności tej, jak ona by nie była, nie możemy procedować tych zmian, które mamy w tej chwili, choćby cztery dotyczące garaży w Milejowie, tutaj biogazownej, tam jeszcze tematy podstawione, na jakieś mamy w tej chwili rozpoczęte. Nie możemy bez formalnego posiadania tego dokumentu i w ogóle tych dalej zmian posuwać. Co innego, co z niego jakby wynika. Także tak upraszczając, chciałbym, żebyśmy specjaliści, autor tego opracowania się pojawił, tak sprawie nie mógł fizycznie być na tym spotkaniu, bo ja zabiegałem o to i wtedy nam może tutaj tę wiedzę bardziej wyjaśni. Ja taki dokument nie posiadam. Tak jest, dziękuję bardzo. Interpelacje radnych, ciąg dalszy, proszę bardzo. Pani Radna Gajewicz, proszę. To może nie jest dosłownie interpelacja, ale wnioski i zapytania są na samym końcu, a ja bym chciała tak już od razu. Ja po pierwsze do Pana Wójta, Pani Wójcie,
Znowu dostałam materiały w piątek przed godziną 16. Dzięki Urząd Gminy jest zamknięty, w poniedziałek od rana pracujemy. Nawet żeby człowiek chciał zadać jakieś pytania, słyszałam, że sama Komisja Oświaty trwała bardzo długo i ciężko było się cokolwiek dowiedzieć, bo bardzo dużo tych różnych rzeczy było. Też nie ma jak się dowiedzieć, to naprawdę nie jest możliwe, żeby z tygodniowym wyprzedzeniem to dostać, te materiały. Mamy, powiem szczerze, dużo pracy przy materiałach, że tak powiem, budżetowych, które no, pochłaniają najwięcej tych panią skarbnik, cały nasz dział obsługi jakby no, księgowej, aby te dokumenty Państwu na czas dostarczyć. No, nie byliśmy w stanie zrobić tego do 2 listopada. Mieliśmy część tych materiałów bez części opisowej i była decyzja taka, aby z części opisowej tych materiałów nie damy, z kolei WPF dotarł na komisję. Ja też nie miałem tych materiałów, powiem szczerze, wcześniej. Trochę nas termin 6 listopada gonił, ponieważ do jutra powinniśmy zdecydować, że robimy z jedną z inwestycji, która jest tutaj w porządku, choć tutaj drogę Białce jesteśmy związani jakby oferty. Ja po raz kolejny Państwa przepraszam za te uciążliwości. Jak powiedziałem, wolałbym, żeby to była sesja miała, aby inaczej, żeby sesja odbywała się, gdy będziecie Państwo mieli materiały w ogóle budżetowe, bo to nawet te zmiany budzą wiele do Państwa wątpliwości. Wtedy być może łatwiej bym pokazał Państwu, co w następnym roku się będzie działo, a nie byłem w stanie tego zrobić na 6 listopada. I stąd te kłopoty. Także ja za nie jeszcze raz przepraszam, ale no, z drugiej strony spotykamy się na tych komisjach, jesteśmy do Państwa dyspozycji, czy Pani skarbnik i też niewiele to jakby ta sytuacja zmienia. No, nie macie Państwo stanowiska dalej. Ja też naprawdę nie wiem, jak w kierunku dzisiejsze te głosowania będą. I czy ten czas, dzień, dwa, świąteczny Państwu pomógł w tych rozważaniach, też nie sądzę, no bo trzeba się chyba dopodlewać, czasami święto zmarłych nawet i tych dokumentów nie czytać. Byliśmy do dyspozycji 3 listopada, połączone komisje. No cóż mogę powiedzieć, przepraszam jeszcze raz, że termin został blokowany. Będziemy się starali, to jest dla nas też pewna ujma i też uciążliwość, więc też te dokumenty ja politycznie miałem w tym samym czasie, jak i Państwo, bo to się dzieje troszeczkę, zmieniając jeden z załączników budżetowych. Komisja budżetowa również nie miała tych materiałów, także... Znaczy, no miała, nie miała z części opisową materiału, dostała też WPF, dostaliście Państwo tutaj na tej komisji. Ja wiem, że to nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego zczytać, ja też nie do końca, będziemy starali się tutaj na biegu, co by Państwo na niektóre pytania odpowiadać, ale tak już jest, generalnie zmiana budżetowa to nie jest zmiana jednego dokumentu, trzeba tylko Państwu pokazywać część opisową i później nam to gdzieś tam wprowadzać, ale to niestety trzeba szereg dokumentów, tak powiem, zmienić, aby no, tutaj się nie popełnić jakichś błędów, chcemy Państwu pokazywać pełne dokumenty, tak jak dzisiaj na sesji Państwo macie, a na komisji mieliście z kresy 3 listopada. Problem jest, że niektórzy po prostu nie są w jednej, drugiej komisji. O posiedzeniu komisji tamtych wcześniejszych nie wiedziałam połączonym. Mieszkańcy, jedna z mieszkańców Narodowej mnie o tym poinformowała, więc dla nas jest utrudnione, jak nie jesteśmy w tej komisji. Jeszcze materiały dostajemy tak późno. Nie wiem, czy Państwu razem to nie przeszkadza. No mi osobiście ja nie mogę się z tym zapoznać, co to należy. I czuję się wtedy niekomfortowo, że po prostu wiem tyle, ile wiem. Tak, no ja, jak sami Państwo zauważacie, też nie jestem może tutaj zbyt dyskutliwy w dostaniu tych materiałów i jakichś tutaj tłumaczenia Państwu. Ja zawsze odsyłam do tego załącznika części opisowej. No, tam jest, tak powiem, napisane mniej więcej w jakim kierunku idą zmiany budżetowe, a te rzeczy, które są tutaj napisane w szeregu tych materiałów, dokumentów, no, mają charakter bardziej techniczny. To, co Państwa uważam, uczulam, powinno interesować, no to część opisowej, żeby się Państwo zrozumieli, jakie wykonujemy zmiany. I ewentualnie wieloletnia prognoza finansowa, jeżeli są tam zmiany. I te dokumenty Państwo uważam, że powinny Państwa zadowolić, no bo czytanie do końca tych wszystkich materiałów budżetowych, zwłaszcza w tym układzie, ja też się w tym mówię, znaczy nie jest Pani sama, jak czytam takie materiały, to też nie są dla mnie aż tak jasne. Dlatego zawsze wsyłam do części opisowej. To Pani skarbnik zawsze jest, a może przyjąć tego, ale to nie można, prawda? Ja rozumiem, wzięliśmy tę część przed trzeci, no ale ta część, jakbyście Państwo zaczęli śledzić ją w święto zmarłych z części opisowej, no to niewiele by to wniosło, nie zdążyliśmy z częścią po prostu opisową. Problem jest w tym, że na nim jest komisja oświat, a może przyjąłem takie rozwiązanie, że o komisjach
informować wszystkich radnych, bez względu na to, czy są członkami, żeby wiedzieli, że w ogóle taka komisja może za to podejrzeć, może zapytać, może przekazać. Może nie podać na stronie internetowej, na stronie, ale jeżeli może telefonicznie lepiej, bo to nie wszystko. Wszystkich radnych mogę robić. Jaki problem? Ale może robić czasem. Nie trzeba pana korzysta z tego. Nie korzysta z tego. Nie było na spotkanie. Nie, ale na przykład. Nie rozumiało to, nie rozumiało to, że to jest to ja bardzo proszę w takim razie. I pana przewodniczącego Komisji Oświaty mam taką prośbę również o zwołanie komisji, bo jest to wybory i po prostu już dawno się nie spotykaliśmy. Ja tylko krótko. Ja nie widziałem takiej potrzeby. Właśnie jest ja a to ja poproszę o zwołanie. Komisja finansowa, trzeba budżetowa, komisja komunalna, to tylko światowy sprawy. Nie chodzi o materiały, proszę pana. Ale możemy jest krótko. Ja powiem krótko. Nie wiem, co z projektem na przykład pani przewodniczący. Właśnie, jednak krótkie chociażby spotkanie komisji rozwiałoby wszelkie wątpliwości. Ale ja powiem krótko, jeśli chodzi o te materiały, o których było powiedziane, że w piątek materiały. W piątek dostałem, siadłem wieczór, przeczytałem, w sobotę poprawiłem. Dziękuję, nie mam nic. Szanowni Państwo, bardzo Tak, chciałem powiedzieć, że bardzo dobra inicjatywa, że te komisje, przewodniczący komisji, wspólne posiedzenia komisji się odbywają przed sesjami. Szczególnie przed sesjami, które w moim przekonaniu zapowiada się sesja burzliwa, długa. Są wskazane takie spotkania i ja będę organizował takie spotkania. Przewodniczący komisji, sprawa jest otwarta. Jeżeli ktoś z Państwa Rady, o powiadomieniu oczywiście, będzie miał ochotę uczestniczyć, zapraszamy. I trzeba, uważam, że częściej takie rzeczy organizować, damy radę. Interpelacja ciąg dalszy. Może ktoś z Pani sołtysów w tym punkcie może chciałby zabrać głos? Bo na wnioskach później damy. Proszę Państwa, przystępujemy do punktu 7. Podejmowanie uchwał w sprawie. Punkt A. Projekt uchwały A. W sprawie stwierdzenia przekształcenia 6-letniej szkoły podstawowej imieniem Adama Mickiewicza w Białce w 8-letnią szkołę podstawową imieniem Adama Mickiewicza w Białce. W dalszej części tego projektu, prawda Panie Radny, mówiąc? Jest podstawa prawna tejże uchwały na podstawie artykułu 18 itd. ustawy z dnia 8 marca 1950 roku o samorządzie gminnym, dzielnych ustaw itd. Przepisy prowadzące ustawę prawo oświatowe, dzielnych ustaw numer Rada Gminy uchwała. Czyli mamy podstawę prawną, czyli my tylko stwierdzamy fakt, że od tej pory mamy 8-klasową szkołę imienia itd. Włożone w danej miejscowości. Wszystkie uchwały jednak będziemy musieli dotyczące przekształcenia szkół odrębnie głosować. I czy ktoś ma uwagi co do projektu tej uchwały? Czyli nie przekształcamy już teraz w 6% z powrotem. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry. Liczymy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Następna uchwała, projekt B w sprawie stwierdzenia przekształcenia 6-letniej szkoły podstawowej imieniem Kornela Matuszyńskiego w Wojciechowie, 8-letnią szkołę podstawową imieniem Kornela Matuszyńskiego. Czy są uwagi co do treści tego projektu? Nie widzę, przystępujemy do głosowania. Przez Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały. Proszę podnieść rękę do góry. Liczymy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dwanaście, dwanaście, trzynaście. Dziękuję bardzo. Stwierdzenie uchwała została przyjęta jednogłośnie. W tej chwili mamy już 14 radnych. Przy następnej uchwale już kończymy. Do 14. B przegłosowany. Mamy następny projekt C w sprawie stwierdzenia przekształcenia 6-letniej szkoły podstawowej imieniu Janusza Koczaka w Wójcowajach
Gośćmi do szkoły podstawowej imienia Jonasia Kurczaka w Wysołajach. Wysołajcy są do projektu tej rządowali. Nie widzę, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Mamy jeszcze to samo prawo w sprawie przekształcenia zespołu szkół nr 2 w Jaszczowie w szkołę podstawową imieniu Natalii Niekraszowej w Jaszczowie. I czy są uwagi co do treści tej uchwały, do projektu? Nie widzę, że wstępuję do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę podnieść rękę do góry. Liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. I projekt E w sprawie stwierdzenia przekształcenia zespołu szkoły w Mirejowie w Szkole Podstawowej imieniu Stanisława Konarskiego w Mirejowie. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę podnieść rękę w górę. Liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uzasadnienia. Państwo radni mają w swoich materiałach, nie będziemy czytać. Uchwały już zostaje podjęte. Następna uchwała. Spod literki E. Już mamy. Czyli rozpatrzenie skargi na działalność przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mirejów. Państwo radni dostali projekt tejże uchwały wraz z uzasadnieniem. Czy są jakieś uwagi? Proszę bardzo, otwieram dyskusję. Nie widzę uwag co do uzasadnienia i do całej tej korespondencji, którą Państwu przyjęliśmy. Nie ma również nic dla zainteresowanych Pani Kuszyńskiej. Przystępujemy do głosowania. W paragrafie pierwszym projektu tejże uchwały po zbadaniu skargi Pani Henryki Muszyńskiej z dnia 22 czerwca 2017 roku dotyczącej działalności przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mirejów Pana Zbigniewa Kamiaka uznaje się, że jej rozpatrzenie nie należy do właściwości Rady Gminy. Proszę bardzo. Państwa, kto z Państwa radnych popiera treść tejże uchwały, proszę o wyjście do góry. Głosujemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Przy jednym wstrzymującym. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do projektu G. Uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Mirejów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok. Proszę bardzo o tę dyskusję. Proszę bardzo, Pani Radna Wajorek. Ja chciałam odnieść się tutaj do samego dokumentu jako dokumentu, ale chciałabym odnieść się do realiów i do rzeczywistości. Chciałam prosić o to, abyśmy jako Komisja przynajmniej Oświaty, może cała Rada, ale przynajmniej Komisja Oświaty, mogli uczestniczyć w takich konsultacjach. To jest napisane roczny program współpracy gminy Milej z organizacjami, został opracowany o konsultacjach. Ja rozumiem, że z tymi organizacjami, ale Komisja Oświaty też chciałaby posłuchać, jakie są potrzeby, jakie zadania można było zrobić. Rozmawialiśmy już o tym też wielokrotnie.
takie spotkanie na początku kadencji tej Rady, pamiętam, było, byłam z tego bardzo zadowolona. Myślę, że pozostała część, pozostali członkowie komisji również. Naprawdę, no, wiedzieliśmy, jakie są potrzeby, jakie są zadania. Ja rozumiem, że te organizacje mogą sobie pewnie też same dać radę, ale my chcielibyśmy również w tym uczestniczyć. Takich konsultacji nie ma od tamtej pory, od pierwszego roku sprawowania przeze mnie funkcji radnej. Jedno takie spotkanie było, ono było bardzo owocne moim zdaniem. I ja chciałabym prosić o powrót, nie wiem, czy to do pana Wójta, do pana przewodniczącego, czy przewodniczącego Komisji Oświaty, nie wiem, o taki powrót do takich konsultacji. Uważam, że naprawdę byłoby to cenne doświadczenie i my również służylibyśmy pomocą również może tym organizacjom, bo chyba od tego jesteśmy. Proszę bardzo, pan. Tak, jako przedstawiciel organizacji pozarządowych, może ja powiem, pani Magdo, może pani radna, takie konsultacje się nie odbywają. Jest program, one są ogłoszone, te konsultacje, natomiast my jako jedyna organizacja w tamtym roku wzięliśmy udział w tych konsultacjach, zgłosiliśmy swoje uwagi i jako jedyna otrzymaliśmy mniej środków do dyspozycji. Uznałem, że chyba za karę, dlatego w tym roku my też nie wzięliśmy udziału w tych konsultacjach, więc konsultacje były, ale ze skutkiem zerowym. Żadna organizacja nie zgłosiła żadnej uwagi. To po prostu rok do roku są przepisywane te same pieniądze na te same cele i tak to wygląda. Tutaj nie ma żadnych, jeżeli się pojawi jakakolwiek organizacja, to jest w zasadzie na straconej pozycji, bo pieniądze są już rozdzielone kilka lat wcześniej. Także tu nic się nie tworzy co roku. Bądźmy szczerzy. Chciałabym, byśmy prosili o takie. Ale to jest tak, że jak sama nazwa mówi, organizacje pozarządowe nie podlegają żadnej administracji, że tak powiem. My formalnie, oczywiście proszę się skontaktować z szefem danej organizacji. Myślę, że nie powie, a chętnie wysłucha. I zachęcam, i zapraszam do takiej aktywności jak najbardziej. Ale my nie możemy takiej uchwały podejmować, żeby oni mają nas słuchać, to są organizacje niezależne, nieprawda. Tak, ale właśnie ja zrozumiałem panią radną, że chodzi o to, żeby te organizacje miały wpływ. Bo one nie mają wpływu. Bardzo chętnie wszyscy przedstawiciele tych organizacji wezmą udział w dyskusjach, ale które coś przyniosą. Bo jeżeli my do dyskusji w tamtym roku się włączyliśmy, to zostały nam środki obcięte jakby. No, dostaliśmy mniej niż w latach poprzednich, dlatego jakby buzię zamknęliśmy. A chodzi o to, żeby te organizacje siadły tak, jak rzeczywiście było to kilka lat temu, nie wiem, ze trzy lata temu, kiedy siedliśmy na tej sali, każdy powiedział, jakie ma oczekiwania, jakie ma potrzeby, jakie ma plany. I ustaliliśmy, ktoś może na jakieś tam środki poczekać, ktoś potrzebuje te środki już. Myślę, że to ma sens. Natomiast jak widzimy takie konsultacje, które się odbywają teraz, nie mają najmniejszego sensu. Przecież nikt nawet nie bierze udziału. Nikt nie chce być ukarany, także nikt się nie odezwie. Ale sprawa nie jest zamknięta, przecież to można przywrócić. Nie, no jest o tyle, że są środki, no są fundusze, które są zawarte w budżecie, żeby nie było sytuacji takiej, jak była, nie wiem, 2 czy 3 lata temu, że naszemu stowarzyszeniu przez kilka sesji rozmawiało się o tym, żeby jakieś tam środki jeszcze gdzieś tam w budżecie znaleźć. Bo o tym się nie rozmawia wcześniej. Ten program nie ma żadnej wartości według mnie. No, on jest od 5 lat, odkąd ja znam go 5 lat. Nawet jedna kropka nie została w nim zmieniona. Więc to... Dobra, to szukamy wniosku co do tego programu, również sprawa jest otwarta. No bo tak dobrze podejmowany jest proponowany taki program. To jest takie uwagi przedstawicieli organizacji, które mogą być sprawa jest otwarta. Rozmawiajmy, no przecież teraz otwieram dyskusję właśnie w tej sprawie. Ale nie mamy posłuchać tego. Ja właśnie proponuję, żeby spotkać się tak jak to było 2 lata temu. Nie wiem, to chyba było w tym, nie wiem, czy można na wniosek, ale sobie nie zrobić, ale tylko proszę mi powiedzieć, jak to czasie najpierw, to przed budżetem było. Ja złożę też wniosek. Pamiętam, że my również tutaj program pana z sumą, tak, od trener. I właśnie wtedy rozmawialiśmy, jak potrzebujemy pieniędzy, jakie zadania, jak prowadzę. I został komisję uwzględniony na tym, pamiętam. Więc coś tam przyniosło jakieś
owoce, a tutaj w szkole nikt też nie było, no i jakieś tam problemy się pojawiły. Więc bardzo proszę. Proszę głosić, pani sekretarz. Nad projektem tego programu on jest uchwalony, jest tylko projekt. Kto z Państwa radnych jest za uchwaleniem rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok? Proszę, kto jest za? Liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Przy dwóch przystępujemy do punktu H. Czyli mamy uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych gminy Mileje, których właścicielem lub zarządcą jest gmina Mileje. Warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków. Czy pan burmistrz chciałby zabrać głos w tej sprawie? Proszę głośno, panie sekretarz. Pan wszyscy przepraszam. Dobrze, proszę Państwa, myślę, że tak. No. Proszę, proszę. Planowaliśmy w ogóle zmianę w tym zakresie dotyczących spraw technicznych i to było naprawdę w porządku, bo Państwo dostaliście już do tego uszła. Ale w związku z tym słowie zamieszaniem, jeśli chodzi o przystanek autobusowy na Wysołajach, zmieniamy również kolejny załącznik i tutaj jest propozycja po przystanek. Znalazł się w miejscu określonym w zapisie w wykazie załącznikowym, czyli z pozycją 10 usuwali przy profesji numer 1 z tekstu rzeczy do karbina na określonej numeracji. Także to jest takie część techniczna, która wynikała bardziej wskazać, co myśmy zmienić w tej uchwale. Może prosiłbym o pomoc Państwa tutaj z działu. Ja nie do końca przykładałem tego uwagi, ale korzystając z tej okazji, że w porządku się do nas ta uchwała, uważam, że rozwiązujemy problem przystanku Wysołaja. Także to jest dla nas dla mnie chyba ważniejszy element tej, że
tejże uchwały, co do tej lokalizacji głosowania. Proszę Państwa, narosło wiele mitów dookoła tej lokalizacji dzisiaj, która tam była protestowywana. Proszę Państwa, no trzeba też sobie powiedzieć wprost, jakie mamy do końca wpływy czy możliwości dotyczące takich rozwiązań technicznych w całym ciągu tej drogi wojewódzkiej. Ten proces budowy, praktycznie projektowania trwał od 80 lat mniej więcej. Części tamtych założeń projektowych uległy już jakby naszemu zapomnieniu w części. Ten czas realizacyjny był bardzo szybki, jak Państwo widzicie, tej drogi, łącznie z jakimiś konsultacjami w cudzysłowie. Te rzeczy, które gminie się udało wyłapać, to takie były. Były kwestionowane na odcinku górne, tutaj droga serwisowa była protestowana przez mieszkańców bezskutecznie. Były protesty w miejscowości Mleju Wieś dotyczące zbliżeń chodników do domostw. Z tego co się orientuję, też te protesty zostały odrzucone. Ja dopiero powiem Państwu dzisiaj. Przypomniałem sobie, że trwała korespondencja. Mamy tę korespondencję, tu Pani Zosia posiada taką korespondencję, proszę pokazać ewentualnie radnym. My w 2009 roku, nie my, ale właściwie poświęciliśmy my jako urząd w dążeniach Państwa Misztalów do przejęcia tej części łącznie z ogrodzeniem parkanowym. Jest pełna korespondencja tutaj w tej teczce, nie wiem czy Pani Zosia ma kluczy w pokoju, bardzo proszę ją czynić, pokazać radnym. Czyli w 2009-2010 roku trwała korespondencja Państwa Misztalów za naszą pośrednictwem z urzędem wojewódzkich w celu przejęcia przez zarządów wojewódzkich części, gdzie teoretycznie być może mogłaby być ulokowana część ulokowana zatoka przystankowa, czy mogłaby być naprzeciwko istniejącej zatoki dzisiaj przy skwerze gminy. Wydaje się, że nie. Ale zarząd dróg wojewódzkich odpowiadał ciągle w tych pismach, że nie są zainteresowani wykupem od Państwa Misztalów tej części. Jest pełna dokumentacja łącznie z konserwatorem zabytku. Tam są rozstrzygnięte kwestie konserwatorskie. To nie jest zabytek właściwie. Po prostu zarząd dróg wojewódzkich nie chciał tego uwzględnić być może w lokalizacji przystankowej już uprzednio. Ja też nie wszystko, proszę Państwa, pamiętam, bo w tej chwili się opowiada różne rzeczy, więc zaniecham, nie dopatrzę i tak dalej. Jest pełna, powtarzam, dokumentacja. Nie tak jak się w tej chwili powtarza, Państwo Misztalowie zablokowali, aczkolwiek nie mieli prawa zablokować, nie mieli możliwości prawnych, bo gdyby Zarząd Dróg Wojewódzkich chciał zabrać im ten teren, to by im zabrał. Ale z jakichś powodów Zarządowi Dróg Wojewódzkich w koncepcjach rozwiązań technicznych, tutaj uwarunkowań, powiedzmy, drogowych, no ta inwestycja w tym miejscu była no, niewskazana. Także no, tak ta sytuacja wygląda. Ja tu nie chcę w tej chwili ani się bić w pierś szczególnie za tę całą sytuację, bo przystanku nie było w Wysołajach, tam gdzie stawały samochody. To o tym mieszkańcy wiedzą, nie wiedzą, część mieszkańców nie wie, no, zawsze tam wysiadali, wydaje się, że tam przystanek istniał. A rzeczywistość była zupełnie inna. Przystanek był w innym miejscu, którego nie korzystali przewoźnicy. Dlatego ja już nie chcę do końca w to wgnąć jakby. Powiedziałem wczoraj na zebraniu mieszkańców też, że protest jest bez zasady, z jakiego powodu. Uważam, że nawet gdyby była polityczna wola, tak to nazwijmy, czy była decyzja o tym, że no, jednak zatoka nie w tym miejscu, tylko druga zatoka, bo ja nie wiem do końca, jakie było przesłanie główne tego protestu. Czy to druga zatoka, czy jedną zamykamy, to likwidujemy, czy dwie zatoki, ja nie wiem, nie dowiedziałem się do tej pory jakby. No ale proszę Państwa, są to pewne procedury. Trzeba wywłaszczyć, czyli musi być zgoda zarządcy, marszałka, sejmiku, podjęcie uchwał budżetowych. Trzeba wywłaszczyć, trzeba za wywłaszczenie zapłacić, trzeba zrobić nowy projekt. No to w tych sytuacjach, a jeżeli nawet byłaby taka wola, no to jak? Jedna zatoka koło drugiej, czy tamto zamykamy, kto zapłaci za tamtą zatokę? No przecież mieszkańcy wzięli pieniądze za tamtą zatokę, no ludzie. No i też włosko. Ci, którzy teraz protestują w części, no to być może są tacy, którzy protestują. Nie chcę nikogo tutaj obrażać, no ale ktoś odszkodowanie za tamte tereny z działkowców, z Wysoła i wziął po prostu. No to w tej chwili to jest dla mnie taka sytuacja, nie do końca zrozumiała. Ale już nie chcę tego wątku jakby ciągnąć, bo ja się naprawdę nie czuję odpowiedzialny za to, że ta zatoka w tym miejscu powstała, absolutnie. Powiem szczerze, mieliśmy wiele kłopotów, których Państwo nie wiedzieliście w Mlejowie. Było wielkie zagrożenie
kierunków, czy dróg jednokierunkowych. Zarząd Dróg Wojewódzkich na naszą prośbę wystąpił o odstępstwa, z tego co się orientuje, do Ministerstwa Infrastruktury, dostał zgodę, aby w Milejowie nie były zamknięte, powiedzmy, ulice. Ilość skrzyżowań no, determinuje pewne rozwiązania, że tak powiem, prawne i techniczne. I naprawdę była wielka obawa, że nie będzie wjazdu w ulicę Topolową, czy nie będzie wjazdu, nie pamiętam, którą Niepodległości, za dużo rozgałęzie, za dużo skrzyżowań na dość krótkim odcinku, są swoiste przepisy. I to jest główny powód tego, że ten przystanek po prostu, między innymi, czy pewnie główny powód, że jest tam ulokowany, gdzie w Usyłajach jest. Dlatego no, jakimś rozwiązaniem uważam jest to, że my uchwalimy, a mamy do tego prawo, postawimy znak D15 w miejscu niemalże, gdzie te autobusy, busy podjeżdżały, bo te przynajmniej końcowe czy początkowe miejsce swoje brały, czy kurs obierały od sklepu pana Konowałka. I mamy tam pełne własne, gdzie się kończy asfalt wycięty przez zarządcę drogi, czyli za rogiem jakby budynku sklepowego. Jest to już nasza droga, bo część nam tutaj zabrali i nie chcemy tutaj wchodzić. I to, co mówiłem na spotkaniu, procedura tworzenia przystanku wygląda tak, że jeżeli nie stawiamy wiatr, a tam nie mamy żadnego zamiaru i miejsca nie mamy, jeżeli nie robimy zatok przystankowy, to nie wymaga to nawet zgłoszenia. Podejmujemy uchwałę Rady Gminy, takie treści, jak Państwo macie. Następnie występujemy, już to wystąpiliśmy niemalże, że mamy dobrany temat poprawy projektu organizacji ruchu, bo taki dokument musi być przygotowany. Wszystko z uprawnieniami i po prostu dążymy do tego, żeby właściwie skoordynować rozkłady jazdy z przewoźnikami. Ja byłem osobiście u pani Budy w starostwie. Będzie ku temu dobra okazja z tego, co usłyszałem, ponieważ tak rozkłady jazdy w związku z tą nową zatoką kwestionowaną muszą być skoordynowane. No i nasza w tym rola, żebyśmy namówili tych przewoźników, żeby po prostu wjeżdżali po prostu pod sklep i tu będzie po prostu przystanek autobusowy. No tak, taka sytuacja chyba jest dobrym rozwiązaniem. Też rozmawiałem z panem Konowałkiem, jemu to zupełnie nie przeszkadza. No, będzie miał klientów, ja go rozumiem też tutaj i myślę, że my ten problem w jakiś sposób, czy w taki sposób, jak proponujemy, rozwiążemy. Innych propozycji na ten moment nie mamy. Tu byli mędrcy, którzy tam twierdzili, że będziemy dookoła tej kaplicy, przepraszam, dookoła tego kopca z krzyżem jeździli, próbowali jakieś wynosić inne rozwiązania, ale na razie widzimy projekt organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej. Ile tam będzie linii ciągłych, ile linii przerywanych, no jest to pewne przedsięwzięcie. Zwracam uwagę, pod którym się ktoś podpisuje, że tak powiem, odpowiedzialnością swoją zawodową co najmniej i pewnie karną, no te rozwiązania nie mogą się brać z sufitu. No są tutaj mieszkańcy też pewnie Antoniowa, gdzie kiedyś byli społecznicy zaangażowani w utworzenie przystanku autobusowego, daliśmy na wiatę jakieś tam pieniążki i nie chciały stawać autobusy, no bo są pewne ku temu przesłanki w formie przepisów, koordynacja rozkładów jazdy i pod groźbą kary. Także myślę, że w tych rokowaniach czy spotkaniach, rozmowach z przewoźnikami będziecie nas Państwo wspierać akurat i ja też apelowałem do pasażerów ewentualnie, żeby no tutaj próbowali już naciskać na tych przewoźników, że taka zmiana powinna nastąpić. A tamten przystanek niech żyje swoim życiem, jak powiedziałem dzisiaj też z mediom. No nie można, proszę Państwa, to nie jest przystanek dla Wysołej, tylko też zwróćmy uwagę. Ludzie z innych, powiedzmy, miejscowości, za chwilę powiemy, że z Bolowa, tak akurat z trzeciej drogi, na tych, którzy mają akurat bliżej. A Blokowicze to uważam, że mają taką samą odległość, także trochę się dziwię tym protestującym z bloku, no bo ta odległość jest niemalże taka sama. Ja rozumiem, że dzisiaj dobre, wysiadamy koło pod parkanem, idziemy sobie do sklepu jeszcze i tak dalej, i tak dalej. Ja to mogę zrozumieć, no ale są pewne przepisy. Jak powiedziałem na spotkaniu wczoraj, kiedy Usuwaje były wsią, to było jak było, a teraz są miastem, no to są trochę inne warunkowania, także no, trzeba też wziąć na to poprawę. Proszę Państwa, podróżuję trochę po Polsce, po kraju. Wiele jest przypadków takich, gdzie są jakieś tam objazdy, zajazdy, drogi jednokierunkowe, zwłaszcza w drogach, powiedzmy, głównych. To jest odpowiednia kategoria tej drogi. Tu nie ma w ogóle no, żadnej dyskusji. No, gdyby nawet było to wywłaszczenie tutaj u pana Misztala, pytanie, czy powstałaby w tym miejscu zatoka, kiedy przy skwerze jest zatoka naprzeciwko. No, być może ktoś wtedy myślał w 2009 czy 2010 roku, że jednak nie jest to dobry pomysł. Dlatego nie płacili. No, zwróćcie uwagę, że tam też ktoś płaci po drugiej stronie. No, zarządca drogi, czy to są unijne pieniądze, czy nie unijne, no ale ten udział własny musi zapłacić za odszkodowania i tak dalej. Tych odszkodowań było dość dużo.
był, wiecie, że był wykupiony część oddziałkowców tutaj pod tą zatokę przystankową, część, ja nie wiem ile pieniędzy wzięli, kto wziął pieniądze, bo my tych dokumentów nie widzimy po prostu, ale w koncepcji to się pojawiło, wiecie, że był zakręt spłaszczony, COVID wziął też jakieś tam pieniądze jako spółka w tamtym czasie i my takiej pełnej wiedzy naprawdę co do tych koncepcji no nie mieliśmy. Projekt był realizowany, dokumentacja bardzo szybko, były terminy. Tu w tych warunkach też rozmowa z wykonawcą czy zarządcą dróg nie ma żadnego sensu. Ja słyszałem o zagrożeniu karą za opóźnienie inwestycji dniową 31 tysięcy złotych. Czyli tutaj się nikt nie będzie z korzystającymi w tej chwili rozmawiał, umawiał w jakikolwiek sposób. Oni mają terminy, firma niezależna, niezwiązana z całym tym bałaganem, ma projekt, ma dokumentację, jest przetarg i tyle. No to jest normalna jakby procedura. Także nie spodziewam się, powiem szczerze też i głośno tutaj, że nagle protesty czy cokolwiek, jakiekolwiek nasze stanowisko, cokolwiek w tej sprawie zmieni. To co wezmą dwie zatoki, jeżeli się w ogóle znajdzie lokalizacja, kto za tamtą zapłaci? No ja tego w ogóle nie widzę.